Witam Was serdecznie po przerwie. Moim i właściwie naszym wspólnym gościem jest tym razem Paweł Wąsowicz. Bardzo miło mi Cię, Pawle, przywitać. Paweł jest również naukowcem związanym bezpośrednio z Uniwersytetem Śląskim i obecnym Wydziałem Nauk Przyrodniczych. Swoją przygodę naukową kontynuuje teraz już jednak poza granicami naszego kraju, na Islandii. Jego wykład będzie dotyczył między innymi tego zagadnienia. Ale zanim Paweł przedstawi nam coś dotyczące zagadnienia dotyczące Islandii, tym czym się w tej chwili obecnie zajmuje, no to chcielibyśmy przybliżyć trochę sylwetkę Pawła Wam wszystkim i zaczniemy może od tego, żebyśmy sięgnęli trochę w przeszłość i żebyś powiedział mi coś więcej na temat swojej przygody z Uniwersytetem Śląskim i z Wydziałem wtedy Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska, obecnie Wydziałem Nauk Przyrodniczych. Jak wspominasz ten czas studiów? Co ci dało studiowanie na Uniwersytecie Śląskim? Czy możesz powiedzieć, że coś zawdzięczasz uniwersytetowi? No, zawdzięczam, myślę, bardzo miłych lat 9, tak? Bo w sumie studia plus doktorat to było 9 lat, czyli kawał czasu. Bardzo miło wspominam ten okres, to znaczy to po prostu miła, fajna przygoda, wesoła, pozwalająca mi na poznanie tego, co zawsze mnie pasjonowało, to znaczy biologii. Myślę, że krótko mówiąc, to po prostu miły, przyjemny czas studiów. Studiów. A powiedz mi, czym się zajmowałeś podczas tych studiów doktoranckich chociażby, czy magisterskich? Botaniką właściwie od początku. Myślę, że nie miałem takiego kłopotu, żeby sobie jakoś wymyślić, czym ja bym chciał się zajmować w obrębie biologii, bo zawsze rośliny właściwie odkąd pamiętam mnie interesowały i pasjonowały. Także to nie było jakimś wielkim problemem. Także moja magisterska praca i praca doktorska dotyczyły właśnie botaniki. Magisterska bardziej może taksonomii, to znaczy zmienności takiej roślin morfologicznej. Natomiast praca doktorska to była, no, można powiedzieć, genetyka populacyjna i troszeczkę no, z takimi trendami trochę ewolucjonistycznymi, biogeografia. Tego typu rzeczy. Czyli wspominasz miło i przyjemnie ten tak, czas. Jak najbardziej. Jest to po prostu jeden z mniejszych okresów w moim życiu. Tak mi się wydaje. Wiem, że z natury jesteś człowiekiem bardzo skromnym i wiem, że ciężko ci mówić o twoich sukcesach, ale chciałabym, żebyś jednak przybliżył nam, jako naukowiec, co było tym twoim takim naukowym, największym osiągnięciem. Jak uważasz? To znaczy, może trudno mówić o jakichś osiągnięciach takich, nie jest może, no nie wiem, ja nigdy takiego nie postrzegam tego w taki sposób. Natomiast myślę, że coś, co mnie sprawiło największą satysfakcję, może w taki sposób, to parę lat temu udało mi się zbudować taką siatkę kontaktów we wszystkich państwach arktycznych i dzięki temu mogliśmy rozpocząć taki projekt dotyczący właśnie gatunków obcych w Arktyce, co potem zaskutkowało opublikowaniem właściwie takiego pierwszego artykułu dotyczącego flory gatunków obcych całej Arktyki. To była tak no, duża praca i dała mi dużo satysfakcji ten okres pracy. Akurat związany z nawiązywaniem. Tak, to było między 2019 a 2021 rokiem. Super, bo teraz no już niestety nie pracujesz w Polsce, albo stety, robisz karierę poza naszymi granicami. Możesz powiedzieć, gdzie dokładnie teraz pracujesz? Pracuję w Islandzkim Instytucie Historii Naturalnej. Ten nasz instytut ma jakby dwie siedziby. Główna siedziba jest w Gardabær, to jest miejscowość niedaleko Reykjaviku. To właściwie to te miejscowości koło Reykjaviku, tak jak tutaj w Katowicach, to znaczy jest kilka razem, a powiedzmy w Reykjaviku do ułatwienia, a ja jestem w Akureyri, to jest miejscowość na samym środku północnej Islandii, 300 kilometrów, czy prawie 400 od Reykjaviku. I powiedz mi, jak ty się tam znalazłeś? No, znalazłem się tam w taki sposób, że pewnego dnia w roku 2011, pod koniec roku 2011, dostałem e-maila, w którym było ogłoszenie dotyczące tego, że w Islandzkim Instytucie Historii Naturalnej poszukują botanika. No i
ja właściwie trochę to jakoś tak puściłem mimo... Mimo uszu, tak, no, nie chciałem się tym zainteresować. Natomiast moja żona zwróciła moją uwagę, że to mnie szukają tam, ponieważ jak tam było ileś punktów, nie pamiętam już, 6 czy 8 punktów dotyczących charakterystyki, kogo oni szukają, to właściwie wszystkie te punkty ja spełniałem i to nie były naginanie czegoś, tylko to po prostu, no tak to było, no bo to byłem ja tam opisany. No i potem złożyłem tą aplikację, moją, te papiery. Po jakimś czasie, właściwie długim czasie, bo to kilka miesięcy zajęło im to, cała ta procedura konkursowa. I potem dostałem odpowiedź, że jestem w finałowej trójce. No to się trochę zlękłem, że teraz będę musiał jakoś wziąć odpowiedzialność za to, że złożyłem te papiery. A potem zostałem zaproszony na rozmowę, no i tak już tam zostałem. Na początku to było pomyślane, że będziemy tam może rok albo dwa. A jesteśmy już 10? Jesteście już oboje 10. To naprawdę dość długi czas, jak rozumiem. Potrafisz płynnie mówić po islandzku? Tak, potrafię. No, przez te 10 lat dałem radę nauczyć się tego języka. Dałeś się nauczyć. To fascynujące. Nie miałeś takich obaw przed wyjazdem? Nie. 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 To znaczy, ja szczerze powiedziawszy, jestem taką osobą, która nie boję się nowych rzeczy. To znaczy, ogólnie rzecz biorąc, jeżeli coś się pojawia w moim życiu, to przyjmuję to takim, jakim jest i mówię, okej, zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Także jakiś obaw taki, że co to będzie, albo, no nie wiem, czy teraz jadę gdzieś na koniec świata, albo ten, nie, to tak, tego typu obaw nigdy nie miałem, nie. Może jakieś takie trochę... Był to na pewno szok trochę kulturowy, kiedy człowiek przyjeżdża do, może większy niż, bo w czasie studiów doktoranckich byłem na przykład we Francji przez dłuższy okres czasu. No to Francja właściwie jest takim samym krajem jak Polska. Islandia nie jest. A są jakieś różnice takie duże kulturowe między Islandią a Polską? Już dzisiaj się przekonaliśmy. Jest mnóstwo różnic. Jest mnóstwo różnic. No, chociażby zwracanie się do innych osób zajmuje bardzo dużo czasu. Przestawienie się na islandzki sposób zwracania się do innych osób. Najbardziej uprzejmym sposobem jest mówienie, używanie imienia, ponieważ oni używają nazwisk. Nie używa się właściwie tytułów. Nawet na uniwersytetach. Pani? Nie. Rozumiem. Po prostu ja jestem Paweł, ktoś tam jest Krystyn, Starley. Po prostu to są tylko imiona. W związku do, jak rozmawiam z dyrektorem instytutu, zwracam się do niego po imieniu, on zwraca się do mnie po imieniu. Jeżeli rozmawiam z prezydentem, zwracam się do niego po imieniu. Nie, panie prezydencie. Prawda? Zupełnie. Także to trudno się tego nauczyć. Trudno było mi przestawić się na ten sposób, a teraz wydaje mi się ten nasz polski sposób zwracania się do siebie trochę taki koturnowy. W takim razie wydaje się, że klimat zimny na Islandii, ale ludzie bardzo otwarci i bardzo ciepli. Czy są jeszcze jakieś różnice? Na przykład proste sprawy, jak robienie zakupów na przykład, zajmowało nam na początku dużo czasu, ponieważ zorientowanie się, gdzie poszczególne produkty są w sklepie, naprawdę było trudne. Rozumiem. To znaczy, jesteśmy przyzwyczajeni, nawet sobie nie zdajemy sprawy, że w każdy kraj, może nie każdy, ale powiedzmy tutaj te europejskie kraje mają pewien kod taki układania w sklepach różnych rzeczy blisko siebie. Ten system jest zupełnie inny tam. I teraz chodziliśmy na przykład po sklepie, szukaliśmy czegoś, co wydawało nam się bardzo proste do znalezienia w sklepie w Polsce, a tam nie było proste do znalezienia. Dieta jest inna. Inne rzeczy się je. Na przykład najpopularniejszym... A czy system pracy naukowca jest taki sam? Myślę, że jest inny. Jest troszeczkę spokojniejszy i może mniej nastawiony na taki szybki sukces, tak? To znaczy, nie tylko w Polsce, ale w ogóle w wielu krajach europejskich, to wszędzie są te bardzo zaostrzone różne kategorie oceny, że trzeba jakieś publikacji wyprodukować. Tego tam nie ma. Ale akurat w twojej działce, którą się zajmujesz, byłoby to też dość ciężkie, żeby szybko publikować różne rzeczy, bo za chwilę nam tutaj pokażesz swoją pracę i swoje zainteresowania i będziesz też między innymi pokazywał, że to, czym się zajmujesz, nie następuje z dnia na dzień i ty musisz obserwować to, co naturalnie dzieje się w środowisku i nie możesz tego w żaden sposób przyspieszyć, prawda?
No niestety tak, ale mimo wszystko czasami, kiedy mogę wykorzystać dane, które były zbierane przez pewien okres czasu, to mogę przeprowadzić badania nie tylko bazując na moich obserwacjach, ale także na obserwacjach ludzi, którzy byli przede mną. Także to pozwala na pewien taką perspektywę czasową, dzięki której badania są możliwe. Także nie wszystko w tego typu badaniach, które ja prowadzę, to jest jakby rzeczą oczywistą, że bazuje w gruncie rzeczy przede wszystkim na danych, które już zostały zebrane. Tak? Ty dokładasz tam Natomiast swoją ja dokładam swoją cegiełkę, którą być może ja nie wykorzystam jutro, ale ktoś po to, a może ktoś to mnie wykorzysta za 20-30 lat. Czyli rzeczywiście są to długofalowe badania, za chwilę się o tym przekonamy. I co, Pawle, myślę, że mogę bardzo powoli prosić Cię o zajęcie sobie miejsca, a ja Państwa w takim razie zaproszę teraz na wykład popularno-naukowy, który został przygotowany przez Pawła Wąsowicza. Ten wykład dotyczy inwazji biologicznych w Arktyce. Mam nadzieję, że będziecie mogli zobaczyć przepiękne zdjęcia i kto z Państwa nie odwiedził nigdy Islandii po tym dzisiejszym wykładzie, zapragnie tam być oraz być może znajdzie się wśród Państwa ktoś, kto po Pawle przechwyci, przejmie cegiełkę dalszych badań, które Paweł prowadzi. Zapraszamy Cię, Pawle, bardzo serdecznie. Dziękuję. Myślę, że nikogo nie zaskoczy to, że żyjemy w takie jakby stwierdzenie na początku tej mojej prezentacji, że żyjemy w czasach globalnej zmiany. A jednym z elementów tej zmiany to jest wzrastająca temperatura powietrza, no właściwie we wszystkich niemal regionach Ziemi bez wyjątku. Jeżeli jednak przyjrzymy się dynamice tych zmian, to zauważymy, że ocieplenie najsilniej zaznacza się na półkuli północnej, a w szczególności w Arktyce. Jeżeli przyjrzymy się tutaj linii, która oznacza anomalię temperatury, która jest jakby miarą zmian klimatu w Arktyce, to zobaczymy, że w ostatnich dziesięcioleciach ta linia arktyczna, zaznaczona kolorem czerwonym, ona się wyraźnie oddzieliła od linii zmian dla pozostałej części globu. Na co to wskazuje? Wskazuje to na to, że ocieplenie w regionie Arktyki jest najsilniejsze i postępuje o wiele silniej niż gdziekolwiek indziej. Podniesieniu się średnich temperatur w Arktyce towarzyszą także inne zjawiska. Zmienia się na przykład czas zalegania pokrywy śnieżnej. Śnieg spada później i topnieje wcześniej. Czyli mamy coraz krótsze okresy takiej zimy śnieżnej, powiedzmy. Zasięg lodu morskiego w Oceanie Arktycznym osiągnął w ostatnich latach absolutne minimum, które wcześniej było nienotowane, przynajmniej w okresie, kiedy prowadzone są obserwacje. Zmienił się także wiek tego lodu. Jeżeli zobaczymy tutaj na mapie, w 1985 roku większość lodu arktycznego to był lód, który był miał co najmniej 4 lata. Znaczy był to stary lód. Natomiast jeżeli spojrzymy na obok, sytuacja z 9 września zeszłego roku, widzimy, że większość tego lodu to jest zaledwie lód, który ma 1 rok lub mniej. Także jest to kolejna kolosalna zmiana, która dokonała się w ciągu ostatnich dziesięcioleci, no niemal na naszych oczach. Na całym świecie topnieją lodowce, to wszyscy wiedzą. Chciałem tylko pokazać pewien przykład. Lądolód grenlandzki stracił w ciągu ostatnich 20 lat 5000 gigaton masy. Co to jest 5000 gigaton? To jest 5000 miliardów kilogramów, albo inaczej, 5 trylionów kilogramów. O, to są już duże liczby. Wszystkie te zmiany to są bardzo poważne i same w sobie mają potencjał do wywołania potężnych zmian w środowisku. I zwykle, kiedy mówi się o zmianie klimatu, to w tym momencie ta racja o zmianach klimatu się kończy. Jednak moja prezentacja się dopiero zaczyna. A dlaczego? Dlatego, że na te zmiany klimatu nakładają się inne, towarzyszą im inne zmiany, których konsekwencje są co najmniej tak samo poważne. Populacja ludzka w Arktyce nieustannie rośnie. Dzieje się tak z kilku powodów. No, jednym z takich powodów jest na przykład zwiększone wydobycie surowców, które powoduje zwiększone osadnictwo. Innym z powodów jest na przykład rozwój innych gałęzi przemysłu czy gospodarki. Towarzyszy przybywanie nowych ludzi potrzebnych do pracy. W ciągu ostatnich lat Islandia, ale w ogóle Arktyka stała się pewnego rodzaju mekką turystów. Zainteresowanie obszarami arktycznymi rośnie na niespotykaną tą skalę. Przyjrzyjmy się, jak ten problem wygląda w przypadku Islandii. W 1949 roku w Islandii odwiedzało około 5 tysięcy turystów rocznie. Kiedy ja przyjechałem na Islandię w roku 2012, było to około prawie 700 tysięcy. W roku 2018, tuż przed pandemią COVID, było to ponad 2 miliony. I to w kraju zamieszkałem przez 300 tysięcy mieszkańców.
Wszystko to, co dzieje się w Arktyce, prowadzi do zwiększonej wymiany handlowej, zwiększonego przepływu towarów i ludzi na skalę dotąd niespotykaną. Temu przepływowi ludzi, towarów i statków, samolotów towarzyszy przepływ organizmów żywych, które wraz z ludźmi przybywają tutaj z cieplejszych obszarów. I takie organizmy nazywamy gatunkami obcymi, nierodzimymi dla danego obszaru. Na statkach wycieczkowych, w ładowniach, wodach balastowych, kontenerowców przybywają do mórz arktycznych liczne organizmy morskie. Przykładem może być rak, krab, którego tutaj widzicie, Cancer iroratus, którego po raz pierwszy zanotowano w Islandii w roku 2006, a do roku 2022 opanował niemal 70% wód przybrzeżnych, wypierając przy tym wiele gatunków bezkręgowców, rodzimych bezkręgowców, które wcześniej tam mieszkały. Bardzo dużo gatunków roślin i zwierząt przybywa na butach turystów, na odzieży, na oponach samochodów. Łagodniejszy klimat pozwala także na hodowlę większej ilości roślin w ogrodach, a co ciekawe, do walki ze zmianami klimatu używa się także roślin obcego pochodzenia, na przykład na Islandii używa się sosny do sekwestracji dwutlenku węgla ze środowiska. No i co w tym złego, można by zapytać? W tym zimnym, nieprzyjaznym środowisku, jakim jest Arktyka, właściwie nic się nie stanie, kiedy wprowadzimy jakiś gatunek, bo on i tak nie ma szans przetrwać. No, jednak sytuacja w Arktyce różni się obecnie, powiedziałbym zasadniczo, od tego, z czym mieliśmy do czynienia jeszcze kilka dekad temu. Dawniej mieliśmy niski poziom importu obcych gatunków, mało ludzi i ostre warunki klimatyczne. To powodowało to, że gatunków zdolnych do zadomowienia się na stałe, to znaczy wytworzenia takiej populacji, która potem może trwać przez nieokreślony czas, takich gatunków było bardzo mało, jeżeli jakieś w ogóle. Obecnie sytuacja jest zupełnie inna. Mamy gigantyczny napływ gatunków, czynniki limitujące reprodukcję, czyli ten klimat jest coraz cieplejszy, co powoduje możliwość przetrwania i zadomowienia się znacznie większej liczby gatunków przybyłych, a następnie ich rozprzestrzenienie. Prześledźmy ten problem z punktu widzenia Islandii znowu i gatunków roślin, które były sprowadzane przez człowieka na tą wyspę. No, z pewnością osadnicy, wikingowie, którzy przybyli tam w IX i X wieku, przynieśli ze sobą najróżniejsze gatunki roślin. Rośliny użytkowe, chwasty. Wiele zostało też zawleczonych przez przypadek. Do dzisiaj występuje na Islandii sit Gerarda, taka roślina, która tylko w dwóch miejscach oznacza miejsce, gdzie w 1000 lat temu wikingowie wciągali swoje łodzie na ląd. Następnie na Islandii po tym okresie średniowiecznym nastąpiło załamanie klimatu, nastąpiło gigantyczne ochłodzenie. Mieliśmy małą epokę lodowcową, która gdzieś od XIV do początku XX wieku trwała. No i zapewne wiele gatunków, które w tym czasie zostało przywiezionych przez ludzi, przetransportowanych w okresie średniowiecza, one wymarły. Natomiast jak spojrzymy na ten wykres, widzimy, że od początku XX wieku, kiedy ten klimat zaczął się zmieniać bardzo szybko, widzimy, że jest eksplozja zarówno demografii, to znaczy ilości ludzi na Islandii, to jest ta szara część wykresu, a czerwona linia to ilość sprowadzonych tylko gatunków roślin. Chciałem przedstawić Wam kilka przykładów obcych gatunków roślin, które już teraz zmieniają środowisko przyrodnicze na Islandii. Pierwszym takim gatunkiem jest znany wszystkim, ktokolwiek był na Islandii, łubin alaskański, Lupinus utgatensis. Sprowadzony został w latach 70. XX wieku do rekultywacji terenów zdewastowanych nie przemysłem, ale wypasem owiec. Niskie temperatury w tamtym czasie i masowy wypas owiec w wielu miejscach doprowadził do niemal całkowitego zaniku pokrywy roślinnej. No i odsłoniła się goła, lekka, wulkaniczna gleba, która zaczęła być wywiewana przez wiatr, wymywana przez deszcze. No, rozpoczęła się erozja po prostu na wielką skalę. I obsiewanie tych zdewastowanych miejsc łubinem miało powstrzymać erozję i zapoczątkować odrodzenie pokrywy roślinnej. Szybko jednak się okazało, że łubin nie zamierza pozostawać tylko w najgorzej zdewastowanych miejscach i rozpoczął kolonizację na wielką skalę, niszcząc naturalną tundrę krzewinkową, która w innym przypadku porastałaby właściwie 90% powierzchni kraju. Końca tej kolonizacji póki co nie widać. Tutaj mamy przykład, to jest kolonizacja łubinu, gigantyczny teren tuż na przedpolu lodowca. Natomiast co się będzie działo w najbliższych latach? No, wygląda na to, że
ilość miejsca, czy powiedzmy dostępne środowisko, które jest dobre, korzystne dla rozwoju łubinu, będzie rosła z każdym rokiem. Widzimy tutaj w rogu sytuację obecną, w 2061, w 2080, także te zmiany klimatu powodują to, że łubin będzie się jeszcze szybciej, jeszcze efektywniej rozprzestrzeniał. Kolejnym przykładem gatunku takiego, który teraz zaczyna być inwazyjny, to jest Senecio pseudoarnica. Nie ma chyba polskiej nazwy, ale jest to gatunek z rodzaju starzec. Jego rodzimym terenem to są tereny Ameryki Północnej i wschodniej części Azji. Na Islandię sprowadzono go jako gatunek ozdobny w latach 60. XX wieku. I po początkowym okresie powodzenia ta roślina jednak bardzo straciła na popularności i nikt nie chciał ich hodować w ogrodach. Dlaczego? Dlatego, że z reguły, jeżeli ludzie mają rośliny ozdobne w ogrodzie, to chcą hodować kilka roślin. Natomiast gwałtowny wzrost tego starca właściwie nie pozwala na trzymanie czegokolwiek innego w ogrodzie poza nim. Lekkie i łatwo rozprzestrzeniające się nasiona spowodowały to, że gatunek ten bardzo szybko z ogrodów przedostał się na wybrzeże morskie i tutaj właśnie ten starzec rozwija się najlepiej. I odwrotnie niż w swojej ojczyźnie, to znaczy w Ameryce Północnej i Wschodniej Azji, wypiera całkowicie inne gatunki wybrzeża morskiego. Krzywa wzrostu populacji tego gatunku na Islandii wyraźnie sugeruje, że najlepsze lata dopiero są przed nim. I wydaje się, że poza utratą bioróżnorodności roślin w zdominowanych przez niego terenach nadbrzeżnych, gatunek ten może także poważnie zagrozić populacją ptaków, które gniazdują tuż przy wybrzeżu oceanu. Wiedza jednak na temat konsekwencji tej inwazji to jest dopiero rozdział oczekujący na zbadanie i opracowanie. Ostatnim i moim zdaniem najbardziej niebezpiecznym gatunkiem obcym na Islandii obecnie jest sosna wydmowa, Pinus contorta. Gatunek ten sprowadzono już dawno temu, 80 lat temu, na wyspę. Natomiast obecnie jego popularność bardzo wzrosła, ponieważ planuje się obsadzenie nim znaczącej powierzchni islandzkich nizin w celu walki z ociepleniem klimatu. Pomysł jest taki, że posadzimy jak najwięcej sosen. Te sosny będą wbudowywać w swoje tkanki CO2 z powietrza. W związku z tym, dzięki temu będziemy uzyskiwali obniżenie zawartości dwutlenku węgla w powietrzu. Jakie będą tego konsekwencje? Na te i inne pytania staraliśmy się wraz z moimi koleżankami z Uniwersytetu Islandzkiego odpowiedzieć podczas badań w zeszłym roku. No i tam studiowaliśmy właśnie parametry wzrostu populacji sosny wydmowej w jednej z bardzo malowniczych dolin w południowo-wschodniej Islandii, tuż pod lodowcem Vatnajökull. Nasze badania pokazały, jak szybko i na jak wielką skalę przebiega inwazja sosny wydmowej z miejsca jej uprawy do naturalnego środowiska. Wykładniczy wzrost, taki jak widzimy tutaj, zanotowaliśmy nie tylko dla terenu zajętego przez sosnę w badanej przez nas dolinie, ale także dla takich parametrów populacji, jak ilość osobników, jak zagęszczenie. Jak wielka to jest skala, pokazuje ta mapka. Widzimy na zielono przykład tam, gdzie ta sosna została obsiana w 1985 roku. Następnie niebieski kolor to jest sytuacja 10 lat temu. I czerwona obiednia to jest sytuacja w zeszłym roku. Także jest to gigantyczny wzrost, właściwie o rząd wielkości w każdym dziesięcioleciu. Jak wygląda to w terenie? Jesteśmy teraz w zachodniej części tej doliny, gdzie inwazja trwa już kilka dziesiątków lat. Widzimy wyraźnie, centralnie na zdjęciu to jest miejsce, gdzie ta sosna została posadzona, a dookoła wszystkie te większe i mniejsze sosny po obu stronach, nawet te zaznaczone na tundrze tutaj małymi strzałkami, to jest wszystko rozsiew. Sytuacja nie jest lepsza na rozległym rzecznym aluwium, które pokrywa doliny. Kolonizacja sosny przebiega tutaj też bardzo, bardzo żywiołowo. Sosna wydmowa nie rozprzestrzenia się tylko po dnie doliny. Zajmuje dosłownie każdą wolną przestrzeń, niezależnie od tego, czy jesteśmy na dnie doliny, czy na wysoko na jej stokach. Wszędzie znajdziemy już całkiem duże osobniki sosny wydmowej. Świadczy to o tym, że za kilka dziesiątków lat cała ta malownicza przestrzeń, którą tu widzimy, będzie gęsto zarośniętym lasem sosnowym. Jakie są skutki kolonizacji sosny wydmowej? Wystarczy spojrzeć na te zdjęcia tutaj. Pokazują one tundrę krzewinkową z jednej strony i tutaj można przy odrobinie dobrej woli wypatrzeć dwie siewki sosny. Liczba gatunku na tym zdjęciu po stronie lewej to jest około 20-30, natomiast obok, takie bardziej zielone zdjęcie, widzimy teren, gdzie sosna wydmowa już rozwinęła swoją populację. Pozostały tylko dwa gatunki roślin wyższych i jeden gatunek muchu. To, co zobaczyliśmy na przykładzie Islandii, odnosi się także lub będzie się odnosić niemal do wszystkich terenów Arktyki. Wraz ze wzrostem temperatury oraz presji wywieranej przez obce gatunki na gatunki rodzime,
nastąpi stopniowa utrata unikalnej różnorodności gatunkowej. I to nie tylko na poziomie gatunków, na poziomie całych zbiorowisk, na poziomie ekosystemów. Czyli nastąpi, jednym słowem mówiąc, homogenizacja, która doprowadzić może w przyszłości tylko do jeszcze większej katastrofy niż to, z czym mamy do czynienia obecnie. Dziękuję. Dziękujemy, Pawle, za bardzo interesujący wykład dotyczący inwazji biologicznych na Islandii, w Arktyce. Myślę, że będziemy mogli swobodnie teraz zadać wiele pytań. Ja także mam wiele interesujących tutaj zagadnień do omówienia z Tobą. Na początek chciałabym Cię zapytać o coś, co może nie jest dla wszystkich oczywiste. Czy inwazje biologiczne są czymś pożytecznym, negatywnym? To się po prostu dzieje i nie mamy na to wpływu. Jak byś ocenił, czym są te inwazje biologiczne i czy one nam tak na dobrą sprawę, nam jako ludziom, zagrażają? Tak, inwazje biologiczne to jest efekt działalności człowieka. To znaczy człowiek w ramach swojej gospodarki, zainteresowań, hobby czy innych rzeczy, przenosi gatunki z miejsc ich występowania naturalnego w inne miejsca. I teraz niektóre takie gatunki to są podstawą naszej egzystencji, nie? Ziemniaki, pszenica, marchewki na przykład, prawda? W innych częściach świata. One pozwalają nam żyć, one nie robią nam żadnej krzywdy, one nam pomagają. Natomiast jest wiele przypadków takich roślin, które przeniesione poza obszar swojego naturalnego występowania zaczynają się rozmnażać w sposób niekontrolowany, zaczynają niszczyć i wypierać to, co naturalnie występuje, no i wtedy zaczyna się kłopot. Na początku jest to kłopot środowiskowy, który dla tak zwanych zwykłych ludzi jest niezauważalny, albo nie przywiązują mi do tego zbytniej wagi. Natomiast z czasem ten problem środowiskowy zamienia się w prawdziwy problem społeczny i gospodarczy. Z tym, że są to dłuższe troszkę perspektywa czasu, żeby zobaczyć niszczące działanie tych inwazji biologicznych, to są dziesiątki lat. Dlatego często zarówno zwykłym ludziom, jak i politykom może to umykać, bo to nie jest coś, co... Nie zauważają Nie jest to coś, co działa w takiej skali, że dzisiaj mamy roślinę, dzisiaj mamy sosnę, a za 5 lat będzie już jakaś katastrofa. Nie. Natomiast z całą pewnością, na przykład tak, to o czym tu wiem, czyli taki wzrost sosny, jeżeli obsadzimy cały kraj, ona się rozprzestrzeni, z całą pewnością spowoduje za kilka dziesiątków lat gigantyczne zagrożenie pożarowe. Prawda? Sosna, szczególnie sosna wydmowa, w swoim naturalnym środowisku jest przystosowana do tego, że co 5, co 10 lat następuje gigantyczny pożar, który wymazuje cały ten las. Wtedy otwierają się szyszki, z których wyrastają nowe sosny. Ta roślina jest do tego stworzona przez ewolucję, prawda? I teraz nie ma powodu, żeby myśleć, że na Islandii będzie inaczej. Będzie tak samo, nie? To znaczy wystarczy kilka suchszych dni, kiedy ten las porządnie wyschnie i ta duża ilość sosny zacznie się palić. To będzie wtedy problem, nie? Bo tam będą gdzieś mieszkać ludzie w pobliżu, ugaszenie tego pożaru będzie kosztować masę pieniędzy, no i zdewastowany teren. Rozumiem. Prawda? Czyli o tym trzeba pamiętać, bo mieszkasz tam na co dzień, gdybyś, i chyba każdy z nas kojarzy mniej więcej krajobraz Islandii, ale gdybyś w tej chwili mógł powiedzieć kilkoma słowami, czym jest krajobraz Islandii, z czym ci się charakteryzuje, z jakim kolorem, albo jak on wygląda? No, dla osoby, która żyje tam cały rok, to myślę, że też może zależy od miejsca, w którym się mieszka, ale tam, gdzie ja mieszkam, to jest biały kolor, ponieważ przez większość roku to jest śnieg. Natomiast jest, z całą pewnością jest przepiękne zielone lato, które charakteryzuje się taką zielenią, która na Polsce jest, czy w Europie, do zobaczenia tylko w początku. Tylko tam, czyli... Tylko w początku wiosny, a tam ona trwa całe lato. Rozumiem. Bo islandzkie lato de facto jest taką kontynentalną wiosną. Czyli rozumiem, że krajobraz Islandii jest unikalny w tej formie, która jest unikalny nie tylko pod względem tego, że jest to krajobraz arktyczny, ale jest to jeszcze krajobraz dodatkowo utworzony bardzo niedawno w geologicznej skali czasu. Tak? Czyli pola lawowe, związane z nimi roślinność, mchy, takie gigantyczne obszary mchów na lawie. To są miejsca, to są krajobrazy, które możemy zobaczyć tylko tam i nigdzie więcej na świecie.
Także są to, jest wiele takich miejsc, które są unikalne dla Islandii i które, jeżeli chcemy zachować takie dziedzictwo przyrodnicze świata dla przyszłych pokoleń, musimy je chronić, tak? Nie możemy posadzić tam ubinu czy sosny. Właśnie do tego chciałam zmierzyć, że jeżeli ktoś, gdyby twoja praca nie miała miejsca, albo gdybyś nie badał tych gatunków inwazyjnych i pozostawilibyśmy te procesy same sobie, to podejrzewam, że w perspektywie ilu lat ten krajobraz by został całkowicie przekształcony z tego, co teraz jest unikalne w Europie, do czegoś, co zostało pochłonięte przez gatunki inwazyjne? Myślę, że to w kwestii 100 lat. 100 lat. Ale wciąż osoby, które chciałyby odwiedzić i zobaczyć krajobraz Islandii, tak, myślę, że w przeciągu 100 lat będą w stanie. Nie, myślę, że w dłuższym czasie, bo uważam, tak, że mimo wszystko nie jestem aż takim pesymistą, że skończy się taką gigantyczną katastrofą. No, po prostu trzeba brać pod uwagę wiele różnych uwarunkowań, podejmując decyzje takie środowiskowe na wielką skalę, ale no, po to jesteśmy, po to są naukowcy, żeby dostarczyć informacji i przestrzec, że no, sosną super, można ją używać, ale trzeba mieć różnego rodzaju przepisy, czy pewnego rodzaju przedsięwzięć, jakieś środki, żeby nie przedostawała się ona w tak dużej ilości do środowiska. To da się zrobić, nie? Trzeba chcieć. Tak, jak najbardziej, trzeba to kontrolować. A powiedz mi, ponieważ klimat na Islandii jest oczywiście dość surowy, tak? I rozumiem, że nie możesz cały rok, kiedy chcesz prowadzić swoich badań, kiedy jest to okno, kiedy możesz wyjść w teren i prowadzić te badania. Najlepszy okres to jest lipiec i sierpień. Czy jeśli ktokolwiek chciałby oglądać akurat tę wiosenną piękną, tak, to myślę, Islandii, że doradzam przyjazd w lipcu i w sierpniu to jest najlepszy moment, żeby podziwiać. We wrześniu nawet też, ale już dni są krótsze we wrześniu. Natomiast lipiec, sierpień to jest taki okres, kiedy właściwie dzień jest bez przerwy, także można, jeżeli ktoś nie potrzebuje snu, może funkcjonować 24 godziny na dobę. Non stop cały czas. Tak. Rozumiem, czyli zachęcamy wszystkich do wizyty, ale powiedz mi, Pawle, bo tutaj pokazałeś nam inwazję biologiczną w Arktyce, ale jest też coś, czym się na co dzień zajmujesz, a o czym tutaj do końca nie wspomniałeś, dokładnie mówię o zagadnieniach związanych z ewolucją, tak? Możesz coś powiedzieć, bo już tutaj chwilę rozmawialiśmy przed. Co dokładnie jest tym takim clue, jeśli chodzi o badanie ewolucji, bo jak wiecie, ewolucji nie bada się z dnia na dzień. To jest też proces, który zachodzi wiele, wiele lat, jeśli nie setek i nie milionów. Ale tutaj Paweł ma możliwość analizy tego procesu, który zachodzi na jego oczach. I chciałabym, żebyś powiedział, gdzie badasz ten proces? Na jakim modelu, na jakim organizmie? No, to znaczy poza gatunkami inwazyjnymi rzeczywiście zajmuję się różnymi innymi rzeczami. To nie jest jedyna część moich badań. To są gatunki inwazyjne. Natomiast dużo uwagi też poświęcam, interesuję się powstawaniem nowych gatunków. Myślę, że takim ciekawym przykładem może być przykład rośliny, którą udało nam się opisać jako gatunek. Nowy gatunek w roku 2018 lub 2019, już teraz nie pamiętam dokładnie, ale kilka lat temu. Jest to gatunek paproci, która po polsku nazywałaby się podrzeń zwodniczy. Teraz będziemy rozszyfrowywać tę nazwę zwodniczą. Struthiopteris phalax, która występuje na Islandii tylko w rejonach geotermalnych, to znaczy takich, gdzie ciepło z ziemi, z lawy, która jest położona, z magmy, która jest położona bardzo, bardzo blisko powierzchni ziemi, jest w stanie przedostać się na powierzchnię i tworzy takie miejsca, gdzie mamy gorącą glebę, gdzie mamy gorącą wodę w dużej ilości wydostającą się, albo parę w postaci fumarol. I tam właśnie występuje paproć, która jest bliską kuzynką, nazwijmy to, paproci, która gdzie indziej w Europie czy na świecie występuje, w górach, na Islandii też zresztą. Tutaj w Beskidzie, myślę, też można ją znaleźć w lasach. Czyli w terenach, gdzie nie jest ani ciepło, ani specjalnie, te warunki są zupełnie inne niż na terenach geotermalnych. Różnice są duże. Na przykład ta geotermalna roślina ma 5 cm wysokości, to są najwyższe te rośliny. Ta górska paproć, która występuje w Europie, tworzy dwa typy liści. Jeden liść asymiluje, to znaczy przeprowadza fotosyntezę, jest zielony, a drugi służy do rozmnażania, rozsiewania, produkcji spor i rozsiewania tych spor. Islandzki gatunek ma tylko jeden typ liści, to znaczy i rozmnażanie, i fotosynteza jest prowadzona przez jeden typ liści. Także to są takie grube różnice,
które pozwalają nam, żeby rozpoznać to jako nowy gatunek. Natomiast teraz, w zeszłym roku, przepraszam, na początku tego roku udało mi się dostać grant na większy projekt, dzięki któremu będziemy badać, jak te różnice na poziomie, jakie są różnice na poziomie genetycznym pomiędzy populacjami tego gatunku podrzenia żebrowca, Struthiopteris picant, a tego nowego gatunku Struthiopteris phalax. Także to taka nowa rzecz, którą teraz jak wrócę na Islandię, to zaraz zaczynam się tym zajmować. Tak. To ekscytujące jest zapewne. A jeszcze wytłumacz nam, dlaczego taka nazwa tej paproci, zwodniczy. A dlaczego zwodniczy? No, z tego powodu, że on nie przypomina tak naprawdę bardzo tej paproci, z którą jest najbliżej jest spokrewniony. I myślę, że no, to jest ten taki, że wygląda to na coś zupełnie nowego, na coś zupełnie innego. Natomiast kiedy bliżej przyjrzymy się morfologii, anatomii tej rośliny, wtedy zauważymy pewne podobieństwa i wtedy możemy powiedzieć, że zostaliśmy trochę zwiedzeni, że to jednak należy do rodzaju, który już znamy, to nie jest coś zupełnie nowego. To nie jest coś zupełnie odrębnego od tego, co jest na świecie. I stąd ta nazwa zwodniczy, że jest ta roślina zwodzi nas swoim wyglądem trochę. A czy ten akurat gatunek paproci występuje jeszcze gdzieś na świecie? Nie, czy on tylko i wyłącznie jest. Występuje tylko na Islandii, tak. Tak, i jest tych roślin jest bardzo mało. W sumie na Islandii doliczyłem się z 190 do 200 osobników. Z tego gatunku. One w takim razie pod jakąś ochroną? Tak, są pod ochroną na Islandii, ale teraz jakby następnym krokiem moim jest to, już jestem, że tak powiem, dążę do tego, żeby ta roślina została wpisana na światową listę zagrożonych gatunków. To fantastycznie. Mamy tylko 200 osobników, także jest to jak najbardziej usprawiedliwione. Jakie kryteria musi spełnić roślina, żeby być wpisaną do takiej listy? Światowej listy zagrożonych gatunków? No, na przykład, że jest bardzo mało osobników, tak? Że jeżeli jest poniżej 200 osobników na całym świecie... Jaka to jest ta liczba, która już decyduje o tym, że to już jest naprawdę coś, to różnie, różnych gatunków, ale w tym przypadku te 200 osobników, które żyją w środowisku, które jest dosyć zmienne i które no dzisiaj jest, a jutro no może się okazać, że nie wiem, że komuś przyjdzie do głowy wykopanie jakiegoś gigantycznego odwiertu tuż obok i pobieranie tej gorącej wody do celów gospodarczych i wtedy całe to środowisko może zniknąć. No to jest jak najbardziej gatunek, który jest zagrożony. I ma bardzo mały areał występowania, to znaczy występuje tylko na Islandii i nie występuje w innych miejscach na świecie. Także mamy do czynienia tak naprawdę z jedną taką dużą, znaczy no małą populacją na stosunkowo niewielkim terenie. I no jest to jeden z najbardziej zagrożonych gatunków paproci na świecie, to możemy powiedzieć zupełnie bezpiecznie. Rzeczywiście jest to spore osiągnięcie. A powiedz mi, no bo teren Islandii dla człowieka nie jest do końca przyjazny, tak? To nie jest też tak, że tam wszędzie są drogi. Każdy, kto był w Islandii, to wie, że tam raczej jest taki teren mocno off-roadowy. I pytanie, jak tam dostać się do tych terenów, które ciebie przecież interesują, bo nie analizujesz czegoś, co znajduje się w centrach, w miastach, tylko coś, co znajduje się na obrzeżach tych miejsc albo w trudno dostępnych miejscach. Jak wygląda ta twoja praca naukowca? Ty tam się poruszasz? Jedną z głównych takich rzeczy, to samochód terenowy, to jest taka rzecz, którą trzeba mieć ze sobą, no i trzeba mieć silne nogi, ponieważ dziennie podczas takich badań terenowych robi się 20-30 kilometrów na piechotę. Także no, trzeba po prostu lubić chodzić. I chodzenie po Islandii jest inne niż chodzenie, powiedzmy, po górach w Polsce. Najczęściej w górach u nas mamy ścieżki, mamy dróżki, a tam idziemy po prostu przez pustkowie, nie ma drogi. Nie ma ścieżki. Nie ma ścieżki, jest pole lawowe, może być tundra albo inne miejsca raczej niestworzone do chodzenia. Także to wszystko zajmuje oczywiście czas. No i kosztuje pewien wysiłek. To na pewno dzięki temu kondycja jest świetna, ale wspominałeś też o tym, że masz możliwość odwiedzania pewnej specyficznej wyspy, na której znajduje się ta paproć. Paproć jest w głównej jakby części Islandii. Natomiast od 2014 roku zostałem członkiem takiej grupy 10 naukowców, którzy co roku jeżdżą odwiedzać wyspę, wulkaniczną wyspę Surtsey.
która się znajduje jakby częścią archipelagu, większego archipelagu wulkanicznych wysp, która się nazywa Vestmannaeyjar. To jest w południowej części Islandii. Ta wyspa Surtsey pojawiła się w 1963 roku, że tak powiem... Stosunkowo niedawno. Stosunkowo niedawno, tak. I od tej pory została ona zamknięta w ogóle dla jakiejkolwiek takiej publiczności z zewnątrz. Mhm. I służy ona jako wielkie laboratorium, eksperyment naturalny, gdzie śledzimy jakie gatunki, jak one przybywają na tę wyspę, w jaki sposób ją kolonizują. Także to jest rzecz unikalna w skali świata. I te badania na Surtsey i dla osób, które się interesują geografią, na przykład roślin, to jest coś bardzo znanego i coś podstawowego. Takich wysp, które są, nowych wysp wulkanicznych na świecie jest niewiele. Większość tych nowych wysp wulkanicznych to są tereny, gdzie mieszka dużo ludzi i gdzie ta penetracja człowieka jest duża, w związku z czym nie można jakby wykluczyć tego, że człowiek coś przyniósł. Natomiast tutaj mamy do czynienia z czymś, co jest odizolowane, to jest kilkadziesiąt kilometrów od wybrzeża Islandii. Ludzie tam nie zjawiają się poza tymi 10 naukowcami w ciągu roku. W związku z czym możemy powiedzieć, że to, co tam obserwujemy, to jest po prostu to, co natura robi sama. Sama. A właśnie, bo nie boicie się, że przyniesiecie coś ze sobą na butach? Mamy specjalny taki protokół, co trzeba zrobić, trzeba wyczyścić. Właśnie, bo to jest bardzo istotne. To możesz nam tak dosłownie pokrótce. Trzeba się po prostu dokładnie wyczyścić. Trzeba sobie wyczyścić buty, trzeba zabierać tam ubrania, nie takie, w których człowiek chodzi gdzieś indziej, powiedzmy, jest w terenie, czy chodzi gdzieś po jakiejś wysokiej roślinności. Są też różne sprawy, można powiedzieć, intymne, które na tej Surtsey się inaczej załatwia, tak? Mm-hmm. No bo nie można po prostu pójść i załatwić za potrzebą, prawda, na byle gdzie. To też jest bardzo, że tak powiem, obwarowane różnymi mm-hmm. przepisami. No, ale... Absolutnie każde zachowanie musi być zgodne z protokołem. Tak, ale ponieważ jest nas tak mało i to jest cały czas ta sama grupa, to mamy pewnego rodzaju, my wiemy, jak to robić. Tak? Mm-hmm. Natomiast często kiedy przybywa, razem z nami tam przychodzą osoby różnego rodzaju dziennikarze, którzy chcą nakręcić film o Surtsey, albo jacyś inni naukowcy, których w niewielkiej liczbie jedna, dwie osoby na rok, no to wtedy trzeba ich w to prowadzić. Dla nas jest to coś normalnego, natomiast dla nich to jest zawsze coś takiego ciekawego, no, że teraz tutaj ja się muszę wyczyścić, odkurzać ten przejechać po spodniach, prawda, czy coś takiego. Tak, jest to dość interesujące, szczególnie dla kogoś, kto nie jest zaznajomiony z tym. I teraz, ponieważ zawsze ciekawi mnie, co naukowcy myślą w takich szybkich pytaniach, pytanie-odpowiedź, chciałabym, żebyś powiedział i odpowiedział szybko na kilka moich takich pytań związanych między innymi z tobą, ale też z pracą, którą wykonujesz. Najukochańszy dźwięk natury to? Myślę, że szum morza. Szum morza. Mhm. Ten na Islandii, czy ten polski, czy jakikolwiek? Chyba w ogóle. Chyba w ogóle. To tak samo brzmi. Dobrze. Najpiękniejszy widok, krajobraz, który zapadł ci w pamięć? To było na Surtsey. Pewnego dnia wdrapałem się na sam szczyt tego wulkanu tam. Była przepiękna pogoda. Słońce świeciło prawie, że już od północy i widziałem jak widok na Islandię i na te wyspy Vestmannaeyjar. Wszystkie. To można powiedzieć, że taki mistyczny widok. Ach, cudowne. No jesteś jednym z nielicznych, którzy może się pochwalić, że to widział. Mogło podziwiać, tak? Dokładnie. Moim marzeniem jest? Trudne pytanie. Nie mam takich wiele marzeń dotyczących takiej przyszłości, żeby że coś się... być szczęśliwym? Być szczęśliwym jest bardzo dobrze. To jest bardzo dobra odpowiedź. Największą satysfakcję w obecnej pracy sprawia mi? Że robię to, co lubię. Ekstra. Robię to, co lubię. Po prostu jestem z tego zadowolony. Praca sprawia mi przyjemność. Super. A to czasem rzadkość. A powiedz mi, co takiego... Czy jest coś, co cię nuży w pracy naukowca? Nie. Nie. Jeśli ma być szczery. To nie. No dobrze, no właściwie jesteś wśród natury, wśród przyrody, dlatego myślę, że tam nie macie co nużyć. Coś jeszcze tutaj chciałam cię zapytać o jedną rzecz związaną z tym, czy popełniłeś w pracy jakiś taki błąd, jakiś zabawny albo mniej zabawny, czy coś się wydarzyło w tej pracy z takiego? No trudno jest, bo błędy naukowców to są najczęściej, już szczególnie botaników, są bardzo nudne, to znaczy no, jakieś błędy człowiek popełnia codziennie. Natomiast taka wpadka, której właściwie no, uniknąłem w ostatniej chwili, to było w 2016 chyba roku, czy 2017, wybrałem się w góry w północnej Islandii i chcąc sobie przyspieszyć drogę na dół, po prostu stwierdziłem, że wybiorę taką drogę, która jakby najszybciej wiodła na doliny.
No i tam się okazało, że przyszła dosyć duża mgła, nie za bardzo widziałem, trzeba było zeskoczyć jakby z takiej półki skalnej. I teraz nie wiedziałem, czy wykonać ten skok, czy nie wykonać. Ponieważ wiedziałem, że jak już tam skoczę, no to już nie będzie drogi zwrotu. Zasięgu telefonu komórkowego oczywiście nie było. Dookoła w obrębie 400 km prawdopodobnie nie było żywej duszy. No i nie zrobiłem tego skoku. Postanowiłem trochę poczekać. Mgła się rozwiała i okazało się, że tam poniżej są takie przepaście, utknąłbym po prostu. Nie było możliwości zejścia ani do góry, ani na dół. Zostałbym tam, nie wiem, może by mnie ktoś znalazł, nie wiem, może, ale to była tylko możliwość. Nie? Natomiast całe szczęście, że nie zrobiłem tego skoku, bo to byłby błąd. To byłby prawdziwy błąd. Drodzy Państwo, to tyle, jeśli chodzi o rozmowę z naszym dzisiejszym gościem, Pawłem. Ja Państwu bardzo dziękuję. Myślę, że jeśli macie jakiekolwiek pytania do Pawła, to na pewno można go wszędzie znaleźć. Jest aktywny w różnych mediach oraz we wszystkich narzędziach, które związane są z pracą naukowca, więc możecie go znaleźć na różnych portalach. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie do kolejnych wykładów z cyklu Akcji Popularyzacji. Będą jeszcze 3 takie cykle spotkań we wrześniu oraz w październiku. Będziemy gościć również absolwentów Uniwersytetu Śląskiego, którzy robią swoje kariery poza granicami kraju, ale także u nas w Polsce. Dlatego gorąco Was zachęcam, śledźcie naszego Facebooka, na pewno znajdziecie wkrótce informacje o zbliżających się wydarzeniach w ramach tego programu. Dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia wkrótce.